Gość na 96 FM. A zawsze o tej porze na antenie Radia Index spotykamy się z Weroniką Bożejko z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i rozmawiamy o tym, co nas czeka w trakcie lata mus wszelakich. Dzień dobry, Weroniko, cześć. Dzień dobry, cześć. A będziemy rozmawiali o tym tygodniu, który się rozpoczyna, jeśli chodzi o kulturę. Dzisiaj też powiedziałem, że pub quiz będzie na pewno. Natomiast jutro znowu młodzi scenę przejmują. Kto tym razem wystąpi? Tym razem zapraszamy zespół Concussion. Zespół istnieje w obecnym składzie już od mniej więcej 2 lat. Trochę coverów, trochę własnych utworów, także na pewno warto się pojawić, bo jest to grupa między innymi związana z Yamahą, gdzieś tam już się pokazywali, między innymi mogliśmy ich zobaczyć na otwarciu sezonu Falubazu, także wiemy, że mają moc, mają kopnięcie niezłe, także będzie na pewno głośno na Placu Teatralnym w środę. Ale to nie wszystko, co nas w środę czeka, bo waszym takim partnerem również imprezowym jest Café Noir. Tak, w Café Noir w środę koncert 3 zespołów. Na początku miał być 1, ale koniec końców są aż 3. Także koncert zaczyna się trochę później, od godziny 19 już można się zbierać, od godziny 20 startują koncerty. Wystąpi zespół Red Pine Mushroom, Rabbit Hole i Ashfatha. Rabbit Hole pojawił się między innymi na Bachanali. Jak ktoś z was był, to jeszcze raz może ich muzykę, ich w akcji zobaczyć. Czwartek, 15 dzień sierpnia, to jest święto Wojska Polskiego i też patrząc do repertuaru Lata Mus Wszelakich jest pewna zmiana, ale też ku temu świętu wychodzicie. Jak najbardziej zapraszamy na koncert. Nie spotykamy się, nie będą to odwiedziny w urodziny. Będzie to koncert piosenek patriotycznych. Kapela Prima Sort i zespół śpiewaczy z klubu seniora Wrzos zaprosi do wspólnego śpiewania Zielonogórzanie śpiewają na placu przed Filharmonią Zielonogórską. Od godziny 19 będziemy wspólnie śpiewać piosenki patriotyczne różnego, przeróżnego rodzaju. Także już jest repertuar gotowy. Czyli tak, będzie patriotycznie, natomiast w piątek wracamy do tego, co dzieje się w ramach Lata Mus Wszelakich, czyli bajki, bajdy, banialuki. Co tym razem na scenie Placu Teatralnego? Tym razem Frania Piorun. Przedstawi go Teatr Lalki i aktora z Wałbrzycha. Poznamy historię zwierzaków, które mają poukładane, spokojne życie, a nagle w ich życiu pojawia się Frania, która właśnie jak piorun przewraca wszystko do góry nogami. I co z tego wyniknie? Będzie historia o lepszym miejscu i co to znaczy dla każdego z nas. Także będzie taka trochę do pomyślenia. Także zapraszamy o godzinie 11 na Plac Teatralny w piątek. Rano bajki, ale za to po południu, a właściwie wieczorem w Kisielinie, starym Kisielinie, zrobi się różowo. Tak, jak najbardziej. Film Barbie, który w zeszłym roku bardzo głośnym echem odbił się we wszystkich mediach, przy różnych nagrodach, konkursach. Będzie można od godziny 21 bezpłatnie obejrzeć na polanie przy parku, przy pałacu w Starym Kisielinie, obejrzeć właśnie film Barbie. A co was skłoniło, żeby też Barbie w ten repertuar włączyć? Bo często jest tak, że do tej pory to było raczej kino familijne, a teraz czemu taki film właśnie? To film głośny. Część osób nawet z dziećmi wybierała się, dziećmi takimi troszkę starszymi, ale nadal dziećmi wybierała się, aby ten element właśnie Barbie, tą kultową Barbie pokazać. Tak naprawdę każdy z tego filmu wyciągnie to, co będzie chciał, więc na tyle jest to otwarty temat, że jak najbardziej, tak samo jak leciało w kinach, każdy w jakiś sposób tam coś dla siebie z tego filmu wyciągnął. Sobota będzie mocno muzyczna. O godzinie 20 zapraszamy do piekarni Cichej Kobiety. Tam kolejne wydanie Bluesowych Nocy. Bluesowe Nocy z mocno bluesową ekipą, bo wystąpi tym razem zespół Tortilla and Igor Wojko. To o godzinie 20. Informacje o biletach znajdziecie na stronie właśnie piekarni Cichej Kobiety. A o godzinie 21 zapraszamy do Parku Książęcego w Zatoniu. To jest taka ładna, długa nazwa. Dokładnie tam. Tam trwa Festiwal Ogrody Kultury. Teraz, tym razem o 21 zapraszamy na bezpłatny koncert. Wystąpi dla nas duet Henryk Błażej i Teresa Kaban, także będzie to w tych całych okolicznościach właśnie pałacowych. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo klimatycznie. Zapraszamy. No i jeszcze niedziela, bo to jest oczywiście też impreza niedzielna, właściwie koncert w niedzielę, tak? Jak najbardziej. Zamykamy już tegoroczny cykl Wieczory u Luteranów. Będzie to koncert finałowy. Tym razem wystąpi Anabasis Ensemble. Będzie to koncert w parafii ewangelickiej, tutaj przy Placu Bohaterów. Tam też wydarzenie jest niesamowite o tyle, że jest to koncert w kościele. Nie zawsze ma się okazję na takim koncercie być, nie zawsze można takiego koncertu doświadczyć, także warto wybrać się, bo to ostatni w tym roku koncert Wieczory u Luteranów. Tym bardziej, że za chwilę kolejne wydarzenia, kolejne imprezy, jeśli chodzi o Lato Mus Wszelakich, ale jeszcze będziemy przez wakacje na antenie Radia Index o tym mówić. Weronika Bożejko była ze mną, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Gość na 96 FM.